Markiza Tarasowa. Instrukcja montażu. Przed przystąpieniem do montażu prosimy o zapoznanie się z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną wyrobu, instrukcją montażu dołączoną do systemu, a także z instrukcją silnika i sterowania oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami w nich zawartymi. Uwaga! W przypadku montażu markizy z napędem elektrycznym należy przed montażem przeprowadzić odpowiednie przewody elektryczne lub odpowiednio przygotować miejsce na ich późniejsze doprowadzenie. Narzędzia potrzebne do montażu: poziomica, wkrętarka, wiertarka udarowa, klucz imbusowy, śrubokręt, klucz płaskooczkowy, metrówka, ołówek. Krok pierwszy. Sprawdzić, czy system jest kompletny i zgodny z zamówieniem. Zmierzyć prawidłowy rozstaw uchwytów montażowych. Rozstaw powinien mieścić się w przedziale od 10 do 15 cm od mocowania ramienia. Zaznaczyć ołówkiem miejsca na ścianie, w których wywiercone zostaną otwory montażowe. Wywiercić otwory pod kołki montażowe. Ich długość i typ należy dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża. Osadzić kołki montażowe odpowiednio do zastosowanej techniki kotwienia. Wykonując tę czynność, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Wkręcić śruby montażowe. Oznaczyć symetrycznie położenie kolejnych otworów. Wywiercić otwory zgodnie z zaleceniami w kroku czwartym. Osadzić kolejne kołki, zachowując symetrię względem poprzednich. Kolejne uchwyty należy rozmieścić symetrycznie względem pierwszego, następnie przykręcić. Założyć markizę na uchwyty ścienne tak, aby belka konstrukcyjna została maksymalnie dociśnięta. Przy tej czynności zaleca się pomoc drugiej osoby. Zabezpieczyć belkę konstrukcyjną markizy śrubami. Rozwinąć całkowicie markizę. Za pomocą poziomicy sprawdzić kąt pochyłu ramion. Kąt pochylenia ramion można regulować za pomocą śrub znajdujących się przy mocowaniu ramienia do belki nośnej. Za pomocą klucza możemy kolejno odkręcać śrubę w celu zwiększenia kąta nachylenia lub ją wkręcać, zmniejszając ten kąt. Za pomocą poziomicy sprawdzić ponownie regulowany kąt i w razie takiej potrzeby powtórzyć regulację. Po zakończonym montażu kilkukrotnie maksymalnie rozwinąć i zwinąć markizę w celu sprawdzenia poprawności działania.